Jak co roku w pierwszy weekend lipca Myszków obchodził swoje święto, w tym czasie klucze do bram miasta przekazane zostały młodzieży, a dla wszystkich mieszkańców przewidziane zostało wiele atrakcji. Taka jest wola mieszkańców, by przekazać klucze w ręce książęcej mości. Niech dni Myszkowa będą huczne, niech książę wyprawi ucztę, niech bawi się stary i młody. Na cześć otwartych dni Myszkowa zapraszam wszystkich na lody! Jestem spokojny, miasto w dobrych rękach. Jest to już tradycja w mieście, że młodzi na ten czas przejmują władzę. Tak, i za każdym razem nasi młodzi mieszkańcy wymyślają coraz to bardziej ciekawe i za każdym razem inne sposoby przekazania tych kluczy. Dni Myszkowa 2018 rozpoczęły się w klimacie rockowych brzmień. W pierwszym dniu na myszkowskiej scenie stanęły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W tym roku program bardzo bogaty, za chwilę Stachulski, później będziemy mieć zespół Kruk, który prawdopodobnie jest ulubiony polskim zespołem Carlosa Santany, a jest to zespół o takim dość, bym powiedział, rockowym, zadziornym kształcie. No a później gwiazda wieczoru Lady Punk. Żyłem jak król i dlatego można ja i ty.
Dziękuję bardzo. No cóż, ja mógłbym powiedzieć żargonem piłkarskim, że dzisiaj grałem na własnym boisku, tak? Bo jestem tutaj z Myszkowa, zespół Sosnowca. No, publiczność, powiedzmy, że dopisała, tak? I reakcja była naprawdę bardzo pozytywna, więc troszeczkę żal, że 70 minut i już musieliśmy schodzić ze sceny. Jak się Państwo bawią dzisiaj? Dopiero przyjechaliśmy, także... A czy Państwo czekają dzisiaj szczególnie na kogoś na scenie? Rozglądamy się. Rozglądamy się, ale tak na Lady Punk. Czy są Państwo fanami cięższych brzmień? Oczywiście. Jakaś ulubiona piosenka? Lady Punków w sumie nie. Nie ma jakichś tak ulubionych kawałków. Po prostu fajny zespół, fajnie grają, się słucha. Proszę powiedzieć, czy zamierzają Państwo się pojawić w dniu jutrzejszym? A wszystko zależy od dziecka. Teraz mała rządzi naszym życiem. Dopiero przyszedłem, jeszcze nie zorientowałem się, co jest w programie. Czy jest Pan tutaj corocznie? Corocznie. I jak się Panu podobają te wydarzenia? No świetne to jest, ogólnie do społeczeństwa to jest świetne. Bardzo fajnie się bawimy. Wspaniały występ Stachurskiego, no i czekamy na Lady Punk. Jak Wam się podobają dni Myszkowa? Super, byłam już 2 razy na karuzeli i pewnie pójdę jeszcze wieczorem, super zabawa. Dla mnie jest mega, naprawdę, i fajnie tutaj jest wszystko urządzone, także no nie ma się do czego przyczepić. Burmistrz się postarał. Fajna zabawa. Bardzo nam się podoba. Jest bardzo miła atmosfera, fajne rzeczy dzieją się na scenie. Nasza pociecha również jest bardzo zadowolona. Właśnie zwiedziła wóz strażacki. Bardzo nam się podoba. A jak artyści? Czy są Państwo zainteresowani? Którymś szczególnie? Czekamy oczywiście na Lady Punk, na główną atrakcję dzisiejszego wieczoru. Czy mogą Państwo powiedzieć, która piosenka najbardziej Państwu jest bliska sercu Lady Punk? Zawsze tam, gdzie ty. Bo akurat na naszym weselu była grana. O proszę, czyli tak sentymentalnie dzisiaj również. Tak, tak, jesteśmy fanami zespołu Lady Punk. Przed godziną 21 na scenie pojawił się charyzmatyczny Jan Borysewicz, który wraz z Lady Punk rozgrzał do czerwoności tłumnie zgromadzoną publiczność.